Społeczność Liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej we Lwowie uroczysty apel rozpoczęła od uczczenia poległych na froncie ukraińskich żołnierzy, w tym absolwenta szkoły Sergiusza Hawrylowa. Zakończenie kolejnego roku nauki było wzruszającym momentem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Maturzyści uroczyście przekazali sztandar o rok młodszym kolegom. Przekazać sztandar szkoły. Przekazujemy sztandar szkoły. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. I pożegnali się ze szkołą tradycyjnym polonezem. Szkoda, że opuszczę szkołę. Chciałam jeszcze by zostać na jeden rok, ale już skończę. I będę studiować na informatyce w Polsce. Spróbuję w Krakowie. Jasne, że było również strasznie i odczuwało się takie niebezpieczeństwo. Również dużo lekcji przepadło. Jeszcze przed wojną były zaminowania i to też bardzo przeszkadzało nauczaniu. Ale w ogóle staliśmy się mocniejsi. Na zakończenie uroczystości ze szkolnego dziedzińca w niebo wzleciały biało-czerwone balony. Cieszymy się bardzo, że w tak trudnych warunkach, przy alarmach, przy wyzwaniach codzienności związanych z wojną w Ukrainie, mogli sobie poradzić. I ja mam nadzieję, że poradzą sobie też na egzaminie maturalnym.